Dobry wieczór. W czwartek 28 grudnia Rafał Kulik. Czas na ostatnie wydanie Silesia Flash. Krwi nigdy za wiele. W okresie świąteczno-noworocznym dawcy tłumnie ruszyli do punktów. Chętnych na oddanie krwi jest tak dużo, że w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa trzeba czekać zdecydowanie dłużej niż zwykle, bo tworzą się tam kolejki. Ludzi dodatkowo motywuje możliwość przedłużenia sobie czasu wolnego od pracy. Łukasz Kądziołka. Numer K. Poświąteczne oblężenie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Chętnych do oddania krwi po świętach nie brakuje. Co za tym idzie, nie brakuje też krwi. Na stronie internetowej można sobie sprawdzić, jakie są zapasy krwi. Jakoś tutaj nigdy w tych Katowicach nie brakuje. Na szczęście także mamy chyba fajnych krwiodawców tutaj, bardzo chętnych do oddawania krwi. Zwłaszcza im bliżej weekendu, tym więcej krwiodawców. To prawda, no na to można na pewno zwrócić uwagę, tak, tak, dokładnie. Jak chodziłam w soboty, no to zawsze to szło dużo szybciej. Dzisiaj szybko nie jest. Czas oczekiwania od wejścia do pobrania jest znacznie dłuższy niż zwykle. 50 minut w tym momencie. I to jest rekord, czy nie? Nie, nie, dzisiaj nie jest rekord. Okay. Ile pan najdłużej czekał? Tutaj w Katowicach? Od A do Z około godziny 40. Niektórzy czekają jeszcze dłużej. Pobieranie płytek krwi, gdzie to zabieg jest dłuższy, to schodzi około 2 godzin. Dawca tu przebywa. A w taki czwartek ten czas się wydłuża nawet do 3-4 godzin. Czwartki przyciągają, ponieważ dawcom przysługuje dodatkowy dzień wolny. Pracownik w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, a także w dniu następnym do pracy iść nie musi. Mamy ten okres między świętami a Nowym Rokiem i dlatego z reguły jest mniej ludzi. Dzisiaj mamy tak dużo. Wczoraj chętnych było tak dużo, że nie udało się wszystkich obsłużyć, dlatego w pewnym momencie rejestrację zamknięto. Maksymalnie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach może obsłużyć jednego dnia do 400 osób. Widok przepełnionych poczekalni może tylko cieszyć. Im więcej krwi, tym lepiej. Krew jest potrzebna codziennie. Najlepiej by było, jakby dawców było codziennie taka sama ilość. Jest to nierealne, bo dawcy wybierają sobie dzień taki, jaki chcą. Na szczęście przychodzą nie tylko od święta. Nawet jeśli często motywacją jest możliwość przedłużenia sobie wolnego, to najważniejsze, że chcą pomagać. Pierwszy dzień świąt, godziny wieczorne, ruch znikomy, a na drogowej trasie średnicowej na granicy Zabrze i Gliwic omal nie doszło do tragedii. Wszystko za sprawą jadącego pod prąd samochodu osobowego. Karolina Komada spotkała się ze świadkami tego drogowego zdarzenia, którzy do dziś próbują zrozumieć, co tak naprawdę się stało. To ujęcia z samochodowej kamery. O ile to nie film dla ludzi o mocnych nerwach, to na pewno przykład koszmaru, jaki pewnie śnił się niejednemu kierowcy. Co to było? On jechał pod prąd ten tak. Tyle, że w tym konkretnym przypadku wszystko zdarzyło się naprawdę. Momenty grozy przeżył 19-letni kierowca z Rudy Śląskiej. Cudem uniknął zderzenia czołowego tylko dlatego, że w ostatniej chwili usunął się z drogi nadjeżdżającemu pojazdowi. Moja taka początkowa reakcja to był po prostu szok, że ktoś jest w stanie jechać pod prąd na takiej drodze. Na szczęście zareagowałem w porę. Myślę, że uratowałem tutaj 3 życia, bo i kierowcę, który jechał pod prąd, i siebie, i pasażera, którego miałem na pokładzie. Kierowca tego Seata z prawego pasa jechał prawą stroną swojego pasa, więc miałem się gdzie zmieścić, bo gdyby nie to, to moja reakcja mogłaby tutaj nie wystarczyć, bo bym go nie przepchał po prostu. Do zdarzenia doszło 25 grudnia około godziny 20. Kierowca Opla Astry na wysokości wjazdu z ulicy Kujawskiej w Gliwicach jechał pod prąd w stronę Zabrza. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Policjanci obsłużyli to zdarzenie, zabezpieczono monitoring samochodów, które zarejestrowały nadjeżdżającego z naprzeciwko Opla. Zabezpieczono również monitoringi z terenu miasta. Trwają cały czas prace nad ustaleniem kierowcy, który kierował tym pojazdem, który stworzył tak naprawdę zagrożenie katastrofą w ruchu lądowym. I doprowadził do kolizji prawidłowo jadących kierowców. Samochód Mateusza Biasa został uszkodzony. Ta sprawa swój finał znajdzie w sądzie. Przed nami jeszcze tylko 3 dni roku 2023. Jeżeli nie mają Państwo konkretnych planów na sylwestrową noc, to mamy teraz kilka propozycji. Paweł Jędrusik postanowił sprawdzić, gdzie będzie można bawić się w plenerze i gdzie będzie można usłyszeć największe tegoroczne hity.
Dziś na polach marsowych przy Stadionie Śląskim trwały jeszcze ostatnie przygotowania do sylwestrowej zabawy. Organizatorzy imprezy liczą na jeszcze większą frekwencję niż w ubiegłych latach. Myślę, że tu spokojnie o 450 tysięcy ludzi zawita na pola marsowe przed Stadionem Śląskim. No to jest miejsce, które się idealnie wpisało w wydarzenia, które mają miejsce na koniec roku. Do podniesienia frekwencji na polach marsowych przyczynić mają się tramwaje śląskie. Już nie tylko na naszych liniach będą kursować pojazdy większe niż zwykle, ale także planujemy uruchomienie dodatkowych połączeń na wybranych liniach. I takie dodatkowe kursy będą realizowane na kilkunastu liniach. 9 liniach autobusowych i 5 liniach tramwajowych. Z kolei w Bielsku-Białej impreza sylwestrowa odbędzie się na placu Wojska Polskiego, a rozpocznie o godzinie 21. Najpierw na scenie pojawią się Grzybowski Big Band Show i Discover Band. Później przyjdzie czas na gwiazdę wieczoru, którą będzie Dawid Kwiatkowski i jego koncert potrwa mniej więcej do północy. Od północy zabawa sylwestrowa, dyskoteka z DJ-em Sandeckim, znanym w Bielsku i myślę nie tylko w Bielsku, ale także na całym Śląsku. W województwie śląskim na liście miast z sylwestrową zabawą plenerową znajduje się też Zabrze. Tu impreza odbędzie się przed Domem Muzyki i Tańca. Potrwa do 1 w nocy. Wystąpi dla nas zespół Feel. Będziemy oczywiście świętować, będzie wesoło, będzie radośnie. W tym roku postanowiliśmy nie przeprowadzać pokazu sztucznych ogni w trosce o naszych czworonożnych przyjaciół pieski i kotki. Dla tych, którzy Nowy Rok planują powitać przed telewizorem, są też sprawdzone propozycje. Karnawał, Nowy Rok. A ja miałem w sercu mrok. Finałową noc roku 2023 telewizja TVS szykuje także wyjątkowy finał. Będzie to najbardziej muzyczny wieczór, jaki mogą sobie Państwo wyobrazić. To finał szlagierowej listy TVS. Początek w niedzielę o godzinie 20, a koniec w przyszłym roku. Podczas tej wyjątkowej nocy poznamy m.in. hit roku 2023. Niebo będzie bliżej niż do tej pory. Planetarium Śląskie ma nowy sprzęt do obserwacji. Dzięki teleskopom zobaczymy obiekty, których nie jesteśmy w stanie dostrzec gołym okiem. Radioteleskop i teleskop pozwolą na przyjrzenie się z bliska planetom, mgławicom, galaktykom i gromadom gwiazd. Łukasz Kądziołka. Kosmos można zobaczyć jeszcze lepiej niż do tej pory. W Planetarium Śląskim pojawiły się nowe instrumenty obserwacyjne za niespełna 3,5 miliona złotych. Z tej pojedynczej kreseczki, która gdzieś się pojawia i znika, troszeczkę przesuwa w prawo i w lewo, możemy zrozumieć, jak wygląda cała nasza galaktyka, czyli to setki, tysiące lat świetlnych. Dzięki antenie o średnicy 5 metrów można ją zobaczyć nawet wtedy, gdy niebo nie jest tak czyste jak dzisiaj. Radioteleskop pozwala pokazać złożoność wszechświata. Poza tym pasmem widzialnym, które naturalnie widzimy, jest to pasmo radiowe, którego nie odbieramy żadnymi zmysłami. Ono jednak istnieje, wszechświat cały czas świeci na takich częstotliwościach i my możemy to tutaj obserwować. Obecnie największy na świecie radioteleskop jest 100 razy większy niż ten w planetarium. Jednak taki wystarczy, żeby oglądać obiekty naszej galaktyki. Z powierzchnią teleskopu idzie nam możliwy sygnał, który jesteśmy w stanie odbierać, więc słabsze obiekty możemy odbierać, rejestrować większym teleskopem. Planety, gwiazdy, mgławice będzie można zobaczyć też w bardziej widowiskowym wydaniu. Nowy teleskop optyczny na wyposażeniu planetarium to jedno z największych tego typu urządzeń obserwacyjnych w kraju. Zastąpił wysłużony refraktor z 1955 roku. Teleskop można skierować w dowolny obiekt na niebie. Gwiazdy widać przez ten teleskop nawet w ciągu dnia. Tutaj akurat nie ma to większego znaczenia, czy to będzie latem, czy zimą, czy jesienią. Natomiast znaczenie ma niestety zachmurzenie. Nowoczesny sprzęt poradzi sobie nawet z niebem zanieczyszczonym światłem, ponieważ jest wyposażony w specjalne filtry. Na razie biletów jeszcze nie ma, ale obserwatorium niebawem ma zostać otwarte dla gości. 2 miliardy złotych. Tyle trafi na 3 projekty strategiczne dla województwa śląskiego. Pieniądze z funduszy europejskich wesprą zakup 26 składów pasażerskich, rozbudowę zaplecza technicznego kolei śląskich, a także wsparcie działalności eksportowej przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego. Paweł Jędrusik.
Dla pasażerów ma być bardziej komfortowo, nowocześnie i przede wszystkim ekologicznie, bo będzie to tabor niskoemisyjny. To są pieniądze na te potrzeby najbliższe dla mieszkańców. W tym przypadku są kwestie związane z transportem publicznym, z koleją. W związku z czym liczymy na to, że atrakcyjność tych przewozów kolejowych się w województwie poprawi. Ta oferta cały czas jeszcze jest w kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, w kontroli uprzedniej, ale Zarząd Koleje Śląskie wybrał do dofinansowania. Koleje Śląskie przeprowadziły ten przetarg, a więc czekamy już tak de facto na ostateczne decyzje administracyjne. W ramach inwestycji rozbudowane ma zostać także zaplecze techniczne spółki Koleje Śląskie. Część pieniędzy będzie również przeznaczona na wsparcie przedsiębiorców. Na 3 hektarach dawnego miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Zabrzu powstanie farma fotowoltaiczna. Jak mówią zabrzeńscy urzędnicy, to jedna z największych tego typu inwestycji na rekultywowanych terenach w Polsce. Budowa ruszy już w styczniu przyszłego roku i zakończy się w 2025 roku. Szczegóły Karolina Komada. Jak na razie jest tutaj ściernisko, ale już za 23 miesiące w tym miejscu powstanie ekologiczna farma fotowoltaiczna. To teren zrekultywowanej od 2010 roku części składowiska odpadów komunalnych. Zadanie, które będzie kosztowało prawie 9 milionów złotych, dla którego 85% pozyskaliśmy środków zewnętrznych, no, to prawie 2 megawatopiki energii, a więc spora dawka energii. To wszystko warte jest tego wysiłku, który włożyliśmy, żeby stworzyć dość wyjątkowe warunki dla zarabiania przez MOSiR na energii. A zarabianie będzie możliwe poprzez sprzedawanie nadmiaru pozyskanej z ogniw słonecznych energii elektrycznej. Aktualnie na wszystkich obiektach MOSiR-u zużywane jest około 1,2 MWp mocy. Zanim ruszy produkcja energii, odbędzie się przetarg i potrzeba wielu miesięcy planowania. Mam na myśli przede wszystkim umowę z tym projektantem, wykonawcą, ale również opartą o właśnie te założenia wynikające z PFU w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Bardzo istotną jest rzeczą, żeby dopasować się do wymagań wspierającego finansowo tę inwestycję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jak i do wymagań umowy z Tauronem dotyczącą przyłączenia, określonych warunków przyłączenia do odbioru tej energii. To będzie poważne zadanie i właściwie na te wszystkie formalne sprawy to chyba przeznaczymy cały przyszły rok. Zamknięte i zrekultywowane na podstawie obowiązujących przepisów składowiska odpadów przed upływem 50 lat od zamknięcia zazwyczaj nie mogą zostać ponownie zagospodarowane. Jednak w niektórych przypadkach, między innymi takich jak farma fotowoltaiczna, jest to możliwe. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Spokojnej nocy. Dobranoc.